Jeszcze raz Was witam, drogie panie. Witam Ciebie, Halinko, i Ciebie, Elu. Witam. Witam. Halinko, to dzień Twojej sesji. Za chwilę zaczniemy. Powiedz, czy chciałabyś podać swoje punkty króciutko? Tak, mogę podać chwileczkę. Dobrze. Zawrę w głowie szumy, takie prądy po ciele, ciśnienie, serce nieraz mi fałszuje, drętwienie rąk i gorąca prawa noga. No i tak na razie to chyba by było to wszystko. No i o Arturku. Problemy takie w śnie, takie podświadome, jakaś blokada, takie poczucie obwinienia. No i chyba byłoby to tak na tyle. Bo pisałaś mi, że jeśli chodzi o syna, to jest taka trauma, bo Artur nie Taka żyje już trauma, od paru lat. Tak. Dobrze, dobrze, sprawdzimy to. Pozostałe punkty, co były. Dobrze, dobrze. Poproszę cię teraz o wyłączenie mikrofonu tutaj na Skype'ie. Zaraz powiem jak. Dobrze. Wiesz jak, Halinko? Wiem. To poproszę o wyłączenie. Dziękuję bardzo. Elo. A włączyłaś jeszcze raz? Jeszcze raz poproszę. A, włączyłam jeszcze raz. Tak? Przepraszam. Teraz dobrze. Elo, czy jesteś gotowa do pracy? To weź kilka głębokich oddechów. Zrobię tobie indukcję. Policzę od 5 do 1. Kiedy będziesz gotowa, poszukasz Halinki, jej ciała subtelnego. 5. 4. Stoję przy ciele fizycznym Halinki. Rozpoznaj ją. To jest Halinka. Jak ją widzisz? Jakby to rzec, jest przykurczona. Taka malutka. Obejrzyj z każdej strony. Przywitaj się, powiedz, że już jesteś, że jesteśmy. Witam nas. Gotowa jest na swoją sesję? Tak, drżą jej ręce bardzo. Zapytaj o zgodę. Czy wyraża zgodę na swoją pracę ze sobą, nad sobą i na naszą obecność tylko podczas tej sesji? Wyraża zgodę. Zapytaj, jak się czuje. Bardzo drży jej głos. Cała bardzo drży, jakby się trzęsła. Dlaczego? Zapytaj. Mówi, że się bardzo denerwuje. Denerwuje się sesją, czy jest jakiś inny powód tych nerwów? Ona mówi, że denerwuje się swoją pracą ogólnie i dzisiejszym dniem też. Czy dzisiaj się coś szczególnego działo? Dzisiaj drżenie się wzmogło. Od południa, mówi. A dlaczego denerwuje się swoją pracą? Co robi? Na czym polega jej praca? Mówi, że boi się, że nie zdąży na czas. Czy jest jakiś czas, który jest odmierzany? Jest ograniczona czasowo, powiedziała.
Ile ma czasu? Niewiele. W takich ziemskich odstępach czasu, czy tak jak my tutaj mierzymy, to jak mogłaby to zmierzyć? Ile Rok by to? do dwóch. No dobrze, no to z mojej perspektywy ta sesja nie będzie roku ani dwóch trwała, tylko maksymalnie 2 godziny. Czyli zdążymy. Cieszę się. Co chciałaby zrobić dla siebie? Coś, aby przestać się bać, trząść. Dobrze, to pójdźmy do przyczyny, ezoterycznej przyczyny tego lęku i trzęsienia, tego drżenia. Może nam to pokazać? Może złapała mnie za rękę, bardzo się boi. Dobrze, ale już nie jest sama. Po to tu jesteśmy. Na trzy pójdziecie bezpośrednio do przyczyny ezoterycznej tego drżenia. Jeden, dwa i trzy. Jesteśmy w jej przestrzeni. Tak. Stoją gady. Trzy gady dookoła niej. Co robią? Straszą ją. Co mówią, co robią konkretnie? Mówi, jakby mówią bu, na przykład, żeby ona się wystraszyła. Pazurami ją kują. Raz z jednej strony, raz z drugiej, że ona się tak strasznie wzdryga. Napisała i powiedziała mi Halinka, że fizycznie niczego się nie boi, że jest zahartowana, wiele przeszła w swoim życiu i takie bu to nie bardzo ją wzrusza. Na poziomie fizycznym może nie, tutaj ona się boi. To powiedz jej, żeby ustawiła w rządku te gady. Tak jak musztra w wojsku. Pierwszy, drugi i trzeci. Niech się odsuną teraz od niej. Niech zobaczy, jak komicznie wyglądają, jak machają teraz tymi swoimi łapkami. Lepiej się trochę czuje? Troszeczkę pewniej. Czyli to jest kwestia odległości od nich? Tego, że stoją Wydaje mi się, dalej? że tak. I są mniejsi stojąc dalej. Okej. Jakie efekty w jej życiu, w jej ciele fizycznym daje to drapanie tymi pazurami na nią, czy do tej pory? Czasami może odczuwać ból. Tak jakby coś się kłuło. Albo takie lekkie wzdryganie, jak drganie mięśni, albo nie wiem, efekt takiego spadania czasami. Z jakiego co jeszcze? Może nawet szumy w uszach słyszeć od tego bólu, albo ból głowy nawet. A bo w tej przestrzeni to jest taki bardzo, idzie takie ogromne echo. I to jest wynik tych odgłosów, które wydają gady. Oni też głośno chodzą, jakby stukają pazurami chodząc. To też jest takie dziwny odgłos w ogóle. A zawroty głowy? To też może być to. Ale to też widzę, wpływ ma to, na to może mieć wpływ również ten wyziew z ich paszczy. I to, że ona jeszcze w głowie coś ma. Co ma w głowie? Widzę przegrodę nosową, gdzieś tutaj, połączone z głową. Co to jest? To wygląda mi na jakąś rurkę. Rurkę, która kończy się w głowie jakimiś dwoma, idą dwa rozgałęzienia, znaczy jedno rozgałęzienie. Dwa druciki, jeden idzie jakby do prawej półkuli, a drugi do lewej. I to idzie bezpośrednio do nosa. Można powiedzieć też do gardła.
i do gardła. Zobacz, Elu, czy tą rurką, sprawdź razem z Halinką, czy przechodzą te wyziewy właśnie. I to te Tak. wyziewy. Okej, to w jaki sposób wpływają na pracę jej mózgu, każdej z półkul mózgowych. Jej myśli są zanieczyszczane, jej funkcjonowanie mózgu jest jakby ograniczane. Może zapominać, może na przykład wydawać jej się, że ktoś podsunął jej jakąś myśl, albo myśli coś i wie, że to nie jest jej. Skąd ona w ogóle takie rzeczy sobie myśli? Przecież ona nie jest taka, na przykład, żeby myśleć takie rzeczy. Jakie rzeczy? Tu jakieś bardzo, coś brzydkiego mi się pokazało, jakaś bardzo brzydka myśl. Czasami myśli się, że kurczę, zabiję go albo zabiję ją. Jak się ktoś na kogoś zdenerwuje, ale po chwili, kurczę, dlaczego ja tak myślę? Przecież to nie jest moje, przecież bym nikogo nie zabiła. A te myśli czasami na przykład mogą się pojawiać. Albo przeklinanie kogoś w myślach, że kurczę, połamałabym ci nogę, mówię przykładowo, albo coś takiego. Aczkolwiek nigdy w życiu byś czegoś takiego nie pomyślała, będąc sobą. Okej. Obserwuję teraz Halinkę fizyczną i cała postawa ciała i twarzy pokazuje, że nic takiego się nie dzieje. Jak to możliwe, że subtelnie jest tak ogromna różnica, Elu, w tym, co się dzieje właśnie subtelnie i fizycznie, że nie ma tutaj żadnego połączenia, nic się nie zgadza. Fizycznie jest odważna, nie boi się takich gadów, tutaj pokazuje się jako osoba pełna lęku. Fizycznie jest raczej łagodną osobą, myśli bardzo ciepło o innych, a tutaj pojawiają się takie myśli, czy pokazuje się taki wpływ na myśli. Nic się nie skleja. Nie pasuje. Zobacz, o co chodzi. Patrzę. To jest Halinka, na pewno. Czuję ją. Co się dzieje poza Halinką? Skąd to ograniczenie, rozgraniczenie, niedochodzenie pewnych bodźców? Rozgraniczenie między tym, co subtelne i tym, co fizyczne. Ja ją sobie jeszcze powiększę, przybliżę ją bardziej. To może być efekt, wiesz co, wychodzi na to, że ona nie ma w ogóle połączenia ze sobą. Jest jakby... Ja na ten moment tego nie widzę, dlaczego. No dobrze. Powiedz mi jeszcze, bo zapytaj ty, Halinki, dlaczego drętwieją jej ręce, fizyczne ręce, dlaczego jej drętwieją? Jak ona, co ona mówi o tym? Ona mówi, że to jest efekt odpychania. Czego? Siebie. Odpycha siebie, to znaczy? Nieświadomie. Odpycha siebie nieświadomie. I to może dawać taki rozstrzał pomiędzy tym, co fizycznie, a subtelne, czy nie? To może być efektem. Może być efektem. To jeszcze zapytaj o serce. Jak ona widzi swoje serce fizyczne, co się dzieje z sercem? Jest osłabiony, jakaś arytmia. Jakby przez to też zaburzenie krążenia. Bóle w klatce piersiowej. No Ona dobrze. To czuje na przykład. Ona to czuje. Okej. Czyli wiemy, że tak, gady w jakiś sposób wpływają, ale też wokół niej samej, na przestrzeni niej samej dzieje się coś. Jest jakieś odpychanie siebie i brak odczucia pomiędzy tym, co subtelne i tym, co fizyczne. Chciałabym, żeby Halinka zaprowadziła nas troszeczkę do swojej przeszłości, bo do dziś taką najważniejszą rzeczą, z którą chciała by sobie poradzić, którą chciałaby oczyścić, popracować, jest trauma po śmierci syna. Czy jest gotowa, żeby zobaczyć swoją przeszłość jeszcze raz z innej perspektywy?
Ona mówi, że jest to bolesne. Że traumy w jej istnieniu tutaj były dosyć częste. I nie lubi wracać do traum. A czy jest w stanie je zlokalizować w sobie? Tak, to jest na przestrzeni serca. Też głowy. Serce i głowa, ok. Jak to działa na nią? Jak to wpływa? To, że te traumy są cały czas? Bardzo obciążająco. Ona się boi. Boi się straty w ogóle. Boi się utracić Również kogoś lub coś. Ok. Boi się również utracić te traumy? Zapomnieć o Ona nich? jakby ich nie przeżyła do końca. Jakby nie pozwoliła sobie przeżyć ich do końca. Znaczy przeżyć i wybaczyć w ten sposób. Ok. I właśnie to jest dla ciała fizycznego, dla fizycznej Halinki w tym momencie bardzo duży problem, ta trauma po śmierci Artura. Ponieważ miewa sny i w tych snach wraca do niej cały czas, to wraca, pojawiają się emocje. Czy mogłaby zaprowadzić nas do jednego z takich snów? Spróbuję. To chodźmy. Co widzicie? Widzimy śpiącą Halinkę. Zaczyna się pocić i zaczyna płakać przez sen. To na poziomie fizycznym widzicie ją. Fizycznym, na poziomie subtelnym. To zobaczmy teraz ten sen. Obejrzyjmy ten sen. To jakby on do niej przychodził. To poproś Jakby z nią Halink, rozmawiał. poproś On ją... Halink, żeby rozpoznała, czy to jest jej syn. Popatrzyła mu w oczy. To jest on. Ok. I co się dzieje w trakcie snu? On z nią rozmawia. Ale ona ma przeświadczenie, że on zaraz umrze. To jest takie jakby przeświadczenie, jak ja mam mu powiedzieć. Albo ona wie, że on już nie żyje, ale on do niej przychodzi. To jest taki bardzo dziwny sen. Zapytaj Halinki, czy ma poczucie, że są połączeni cały czas w jakiś sposób. Tak. Zapytaj jej jak. Gdzie jest to połączenie? Ona wskazuje na serce i na łono. Co ich łączy? Wspólne przeżycia, ale też związki karmiczne. Oni się odradzają. Czy to nie jest ich pierwsze spotkanie? Nie. Zapytaj Halinki, czy pozwoli porozmawiać z Arturem, z jej synem. Pyta w tym śnie. Tak, w tym śnie. Zapytaj Artura, czy on zgodzi się z nami porozmawiać. Tak, ale krótko. Dobrze. Zapytaj, dlaczego przychodzi do Halinki. Potrzebuje pomocy. Czego potrzebuje konkretnie? Patrzy na nią i mówi: puść mnie. Chciałby odejść? Tak. Czy jest z jego strony coś, co jego trzyma tutaj, przy mamie i w tym wymiarze ziemskim? Jak on to widzi? Tak, jest coś. On to czuje w sobie i na sobie. Czy chciałby to zlokalizować i nazwać? To są wspomnienia z nią związane w nim, przeżycia. Niektóre też traumatyczne, ale to nie jest z tego życia. O jakim charakterze to są przeżycia? Jakie emocje są w to zaangażowane? Smutek. Co Mnóstwo jeszcze? smutku. Te radosne, on mówi, że go nie trzymają. Trzymają go te smutne. Te smutne. To chciałby poradzić sobie z tym smutkiem, bo to jest to, co go trzyma przy mamie.
Tak. Pokaż Elu, w jaki sposób można smutek zebrać z siebie. Pokaż to Arturowi. Tak jakby zbierał, ścierał kurz rękami. Ściąga. Jednym palcem może otworzyć takie wyjście, takie drzwiczki, które ten smutek pochłoną i zneutralizują. Pyta, czy łzy też ma zbierać? Może też, łzy też. Łzy rozumiem, że są jakąś formą cierpienia, bólu, Tak. poczucia niesprawiedliwości, Też. krzywdy. Też. To też są choroby. To też zbiera. Cierpienie fizyczne. Też zbiera. To też tylko częstotliwość, to też tylko pewna forma wibracji. Zapytaj go, jak się czuje teraz, kiedy już ma tego obciążenia mniej na sobie. Szlocha, ale mówi, że już jest lżej. To jakby mu kamień z serca spadł. Dobrze. Jeśli się zgodzi, to popatrz jeszcze ty na niego. Możesz mu pomóc, jeśli będzie chciał. Mów, co się dzieje, Elu, żebym wiedziała. Ściągnęłam, poprawiłam troszeczkę, miał jeszcze na głowie. Przy uszach. Jeszcze troszeczkę w klatce piersiowej zostało tego. Dużo mu się nazbierało. I z tyłu pleców też. Zapytaj go teraz, czy widział kiedyś takie byty, jak te, które stoją przy Halince. Tak. Czy te byty również na niego wpływają w jakiś sposób? Te gady. On mówi, że on ma podobne. Ma podobne, ma u siebie, po swojej stronie. Tak. Czy chce, żeby były przy nim? Nie. To u siebie, w swojej przestrzeni, w swoim jestestwie, on jest gospodarzem. Tak jak pewnie pamięta z jakichś swoich doświadczeń, tak jak był gospodarzem w swoim domu czy w swoim pokoju. I może zadecydować, kto w tym pokoju z nim przebywa, a kto nie. Jeśli odnajdzie w sobie coś, co pozwala im cały czas jeszcze być przy nim, może to odnaleźć. Również włożyć do tego portalu i zadecydować. Mówi, że dużo jest rzeczy niezgodnych w nim. Wszystko to może wyciągnąć. Jemu jest łatwiej pracować, ponieważ nie ogranicza go ciało fizyczne. Nie ma go teraz, w tym momencie. I niech zobaczy. Im mniej tego ma na sobie, tym dalej te gady są. W większej odległości od niego. Ściąga. Wyciąga jakby warstwowo. Tematycznie powiedziałabym nawet. Zapytaj Artura, na co miałby ochotę, co chciałby doświadczać, czego chciałby doświadczać, co przeżywać teraz. Jakie ma marzenie? Spokój. Spokój. Spokój i radość. Dobrze, to najpierw spokój. Ten spokój w nim jest, bo skoro potrafi sobie to wymarzyć, to znaczy, że już go kiedyś doświadczał. Może przywołać to odczucie i pomóc sobie w tym oczyszczaniu właśnie za pomocą swojego własnego spokoju. Robi to? Dotyka się jakby wewnętrznie. Dobrze. Jakby głaskał się od wewnątrz. Aha. Co mu to robi? Jakby zamykał oczy i koncentrował się na tym. To jest, on mówi, że to jest takie przyjemne ciepło. Takie
nienazwane ciepło, takie bezpieczeństwo, o, w ten sposób. Świetnie. I co najlepsze, to jest jego własne bezpieczeństwo, to jest jego własne ciepło. Widzi to? Rozmawiamy dalej, tak. Dobrze. I teraz pomalutku, krok po kroczku, w jego tempie, ten spokój zaczyna się wibrować coraz wyżej w stronę radości. Robi to. Właśnie on odetchnął też. Widać, że wibracje mu się podnoszą. Robi się jakby troszeczkę większy, taki bardziej pełniejszy. Czy dzięki temu też łatwiej jest mu wyciągać te wszystkie rzeczy, które są niezgodne z nim? Wiesz co, on jakby je wypychał. One jakby wychodziły z niego. Rozkruszały się. Widzę część emocji, które się jakby rozpadają poza nim. Doskonale. Część programów, część wspomnień, nawet może on nie zapomina, ale on oczyszcza te wspomnienia. Dobrze, czyli Jakby przez. przerabiał je. Dobrze, bardzo dobrze. Spójrz teraz na Halinkę subtelną i powiedz, jak ona reaguje na pracę Artura. Ona ma w oczach łzy, jej lecą łzy, ale to nie są łzy smutku, to są takie łzy otuchy. Chciałaby coś powiedzieć synowi teraz? Czekała na ten moment. Chciała, aby był wolny, aby nie cierpiał. Jest to wyraz jej miłości, i jej czułości, i tego, jaka jest. Ona współczuła ten ból, jakby odczuwała razem z nim. Może nie fizycznie, ale tutaj na poziomie energetycznym, esencjonalnym, ona czuła jego ból. Czy to drżenie, ten lęk i to, z czym spotkałyśmy się na początku sesji, kiedy zobaczyłaś Halinkę, teraz Elu, czy to były emocje i wibracje Artura czy Halinki? To były jego wibracje. Okej. I dlatego nie mogła ich rozpoznać, dlatego fizycznie nic się nie zgadzało. Ona jest teraz spokojniejsza. Ona jakby, jej lecą łzy, ona się oczyszcza w ten sposób, patrząc na niego, ale jest jakby ustabilizowana. Jak on, w momencie, kiedy on się oczyszcza, rozpromienia, stabilizuje, oddziałuje to również na nią. Oni są jeszcze połączeni. To, jaką pracę wykonuje on, ona jakby współodczuwa to. Dobrze. Bardzo dobrze. Zapytaj Artura, jaka była ezoteryczna przyczyna jego wypadku samochodowego, gdy miał 9 lat, po którym stał się osobą wymagającą opieki 24 godziny na dobę. Były gady. Wskazywał właśnie na gady. Co takiego zrobiły i dlaczego ten wypadek? On był bardzo radosnym dzieckiem. Zbyt radosnym, zbyt jakby miał duży potencjał. To zagrażało im. Taki był plan na niego. One miały taki plan na niego ezoterycznie. Aby go pozbawić tej kreacji, aby był po prostu ich. Halinka powiedziała, że przez 15 lat właściwie nie odzyskał świadomości, że od czasu do czasu widać było, że rozumie, słyszy, co do niego jest mówione, ale nie mógł reagować. Gdzie był wtedy, kiedy jego ciało było, no, wymagające takiej opieki? Co się z nim działo, z jego subtelnością, z jego świadomością? Ona była jakby zawieszona, jakby była nigdzie. Ani tu, ani tam, ani w ciele, ani
ani przy sobie. To jest bardzo dziwne do określenia, ale on nie był nigdzie. On był w próżni. On był zagubiony. Zapytaj go, co widział wtedy. On słyszał wszystko. On słyszał podświadomie, czuł podświadomie Halinki ból. Ból serca, taka niemoc jej wręcz. I on to też współodczuwał. On jakby chciał krzyczeć, ale nie potrafił. On krzyczał na poziomie tym takim w zawieszeniu, ale nikt go nie słyszał. Czyli tak wewnątrz siebie, jakby, Wewnątrz tak? siebie, ten taki krzyk, ten taki płacz, ta jego niemoc, którą ona również współodczuwała. Pomimo, jak ona mówi, jest silną kobietą, niczego się nie boi, ale ta niemoc w niej była. I była też w nim. Czy odczuwał również miłość swojej mamy, troskę, opiekę, zaangażowanie? Tak, i to pozwoliło mu przetrwać. To pozwoliło mu nie zwariować na tym poziomie subtelnym, aczkolwiek był bardzo wykończony. Co się działo z jego energią wtedy, kiedy był w tej nicości? I jakby nie było przy nim. Gdzie była? Ona była jakby poza nim. Ona była jakby... Ja widzę poza nim tą energię. Gady się nią, po prostu zabierały mu ją. On jakby, ta energia nie docierała do jego ciała fizycznego. Ale nie była też, trudno jest to powiedzieć naprawdę, ale ja mam informację, że to było przy gadach bardziej. Okej, okay. To dlatego ciało było bezwładne. Bezwładne, tam było zero energii w ciele. Okej. Okay. Czy teraz chciałby coś powiedzieć mamie? On dziękuję, że usłyszała. On cały Usłyszała. Czas do niej mówił w snach, on mówił do niej w myślach, starał się, w tym zawieszeniu nawet, jeszcze wtedy. Teraz jest mu łatwiej, było mu łatwiej się z nią skontaktować. Co mówił wcześniej i co mówi teraz? Wcześniej krzyczał o pomoc. Tak jakby chciał, aby go odłączono. Żeby mógł już pójść. Aby mógł pójść. A ale zdawał sobie sprawę, że nie można było. Nie I nie ma tutaj absolutnie, nie jest zły, ani nie ma żalu. Bo to też nie jest wina Halinki. Nie, Bo absolutnie gdyby nie. wiedziała, co zrobić, to by już dawno to zrobiła. On również, gdyby wiedział, co zrobić, to już dawno by to zrobił. Czy oczyścił resztę traum i tego wszystkiego, co jest niezgodne z nim? Pracuje. Aż do momentu, który jest co najmniej taki, jak był przed wypadkiem tego radosnego, bardzo kreatywnego chłopca. On pracuje, on wzmacnia się jeszcze energetycznie. Cały czas od wewnątrz. Od wewnątrz. Zapytaj Halinki, czy chciałaby zrobić teraz taką podobną pracę dla siebie, jak robi Artur. Tak. Dobrze. To jednocześnie i ona oczyszcza się z tego poczucia winy, z odpowiedzialności, ale też z tego ciężaru, ciężkości, zobowiązania. Jest w niej mnóstwo krzyku, niewykrzyczanego krzyku. Krzyku niesprawiedliwości, takiego złamania wewnętrznego. To również też jednym palcem może otworzyć sobie takie drzwiczki. Tak jakby wkładała do pieca to i neutralizowała to, co już jest niepotrzebne. To, co ją obciąża, to, co sprawia, że Artur nie może odejść i ona nie może żyć tak, jakby chciała żyć. Wciąga, wyciąga z głowy i zajmuje się najpierw głową. Teraz wyjmuje z serca. To serce było plecione tym wszystkim, jakby wyżarło się już w to serce.
To tylko iluzja, to wrażenie. Krok po kroku, w ich własnym tempie. Stoją naprzeciwko siebie i robią to jednocześnie. Każdy dla siebie, a jednocześnie mając świadomość, że pomagają sobie nawzajem. Na ustach Artura pokazuje się lekki uśmiech. Patrzy na mamę z takim lekkim uśmiechem. Dobrze. Czy chcieliby zobaczyć teraz, jak wygląda to, co robią i wszystko to, co się z nimi dzieje, tylko jakby z góry, z dystansu, z wysokości? Tak. To pokaż im, Elu, jak to zrobić. Niech się uniosą i zobaczą samych siebie, tylko z góry. Artur mówi, nie pamiętam siebie takiego jasnego, takiego promiennego. Podoba mu się? Podoba mu się. Może być jeszcze jaśniejszy, jeszcze bardziej promienisty. On mówi, mamo, zobacz, jak urosłaś. Aha. Jak Halinka siebie widzi? Halince też się podoba. Cieszę się na ten widok taki, to jest zupełnie inny widok, kiedy jest się w sobie i się wykonuje tą pracę. Zupełnie inny widok, jak się patrzy na to z góry. Widzi się każdy, nie wiem, rozpromienienie, każdy detal w ciele energetycznym, nawet esencję z innej perspektywy. Za czym Halinka najbardziej tęskniła, kiedy opiekowała się synem? Kiedy był już... Za nim, za jego wzrokiem, za jego głosem. Ona nie wie, jak to jest, nie wiedziała, jak to jest, kiedy on dorasta na przykład, kiedy on jest już mężczyzną. Brakowało jej tych przeżyć, tego doświadczenia. Rozmowy też? Rozmów, zwierzeń, spacerów, takich, nie wiem, matczynych doświadczeń. Chciałaby teraz tego spróbować? Oni obydwoje chcą to nadrobić tutaj. No dobrze. To wspólny spacer mamy i syna, tylko już taki dobrowolny. Ich własna, prywatna rozmowa między sobą. Mogą się wziąć za rękę, pod rękę i pójść na spacer nawet w kosmos. W parku. Może być park. Niech lecą. Jesień, spadają liście. Pachną te liście. On czuje zapach liści. I słońca. Zapach słońca. Tęsknił za tym. Rozmawiają, ale nie podsłuchujemy. Nie podsłuchujemy. To jest rozmowa między mamą i synem. To jest tylko między nimi. Wrócili, są. Już są. Piękne spotkanie. Cudne. Nawet ja się wzruszam w takich momentach. A najpiękniejsze jest to, że wszystkie wolne istoty, niepowiązane przymusem, zobowiązaniem, zawsze mogą się spotkać i zawsze mogą przeżyć coś wspólnie wspaniałego. I nawet jeśli Halinka pozwoli synowi odejść, Artur pozwoli sobie na to odejście, również puści mamę, to nie znaczy, że się rozstają. To nie znaczy, że nigdy więcej się nie zobaczą i nie spotkają. To oznacza, że ich spotkania będą zgodne z ich wolą. Jeśli będą chcieli się spotkać, to tak będzie. Nic nie będzie obciążało tych spotkań, nic nie będzie trudne w tych spotkaniach. Rozumieją? Tak. Oboje? Tak. Czy Artur teraz jest gotowy, żeby wyprosić te gady? Powiedzieć, żeby sobie poszły, bo już nie są ani potrzebne, ani mile widziane w jego przestrzeni. Tak, ma ochotę to zrobić. Niech to zrobi. On mówi, ale one nie idą. To znaczy, że jest jeszcze coś, co trzyma te gady przy nim.
Ale to nie jest przy gadach, tylko przy nim lub w nim. Co to jest? Szuka. Może to zrobić w bardzo prosty sposób. Powiedzieć tym gadom, żeby zaczęły się zbliżać w jego stronę i jednocześnie obserwuje siebie, co reaguje na zbliżające się gady w nim. Strach. Boi się ich. Jeszcze jest strach. No to czas, żeby zrozumieć, kto tu rządzi i czyja wola tutaj rządzi. Chciałby? Tak. Kiedy powiedział, że mają się odsunąć, odsunęły się? Tak, odsunęły się. Kiedy powiedział, że mają się zbliżyć, zbliżyły się? Tak. Jeśli teraz im powie, że mają zaśpiewać jego ulubioną kołysankę ładnym głosem, zaśpiewają? Tak. To niech to zrobią. Śpiewają na Wojtusia z Popielnika. Podoba mu się? Tak, lubi to. To teraz niech wskaże palcem tego, który jest najinteligentniejszy z nich, z tych gadów, które tam są. Wiesz co, on zaczął się śmiać. Mówi, żaden. Żaden. No to jest kogo się bać, czy nie? W sumie mówi, że nie. A jeśli by powiedział, że mają umyć podłogę i wyczyścić mu buty, to zrobią to? To teraz zdradzę mu tajemnicę, która wcale nie jest tajemnicą. Te byty nie mają własnej woli. One działają tylko wtedy, kiedy ktoś im wyda rozkaz. Więc jeśli chcą być w przestrzeni Artura, to muszą wykonywać wszystkie jego rozkazy. Wszystkie, nawet najtrudniejsze i najgłupsze. Chcą być w tej przestrzeni, czy nie? Te gady. Naradzają się. Ja słyszę podprogowo, że być może się jeszcze obniży jego wibracja, że będą się mogli zbliżyć. No to Dyskutują, czy zaryzykować, czy nie. A Artur co na to? Chciałby mieć takich sługów, takich giermków? Nie, mówi, że nie. Ponieważ on w przeciwieństwie do gadów dysponuje swoją wolą, no to może zadecydować, co z nimi zrobić. A ponieważ wiem, że jest bardzo kreatywny, to niech wymyśli najbardziej sprytny sposób na to, żeby pożegnać ich na zawsze. On buduje im jakąś energetyczną rakietę dla każdego z po kolei. Mówi, wystrzelę ich w kosmos. A nie potrzeba tej rakiety żadnej. Po co? Mają zabierać jego własną energię ze sobą. Niech ich wystrzeli z katapulty. No bez to też jest rakiet. Dobry pomysł. No to co? Ilu ich jest tam tych gadów? Trzech. No to ciach. Jeden, drugi, jeszcze drugie puch i trzeci. To samo. Poszło? Poszło. Jak się teraz Artur czuje? Rozbawiło go to. Myśli, że ktoś zaryzykuje przychodzenie do niego? Mówi, że jeżeli nie będzie się obawiał, to nie. A będzie się obawiał? Mówi, że nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, bo zawsze to jest takie proste. Te byty nie mają własnej woli i zawsze będą działały zgodnie z rozkazami. Jeżeli im powie, że mają tańczyć, będą tańczyć. Jeśli im pozwoli na to, żeby korzystały z jego energii, będą korzystać z jego energii. Rozumie? Tak. Bardzo dobrze. Czy chciałby już pójść do siebie? Tak, patrzę jeszcze tylko na mamę. Złapał ją za ręce. I jeszcze raz mówi, dzięki, że usłyszałaś. Pewnie. To jeszcze zanim pójdzie, fajnie by było, żeby zebrał
i anulował całą swoją energię z tego wymiaru ziemskiego, ze wszystkich żywych istot, przedmiotów, zewsząd, bo to jest to, co też go tutaj przyciąga i nie pozwala mu pójść. Zbiera i idzie do tyłu i mówi: pamiętaj, ja nie znikam. Pewnie, że nie. Jeszcze większy teraz się zrobił. Jeszcze bardziej błyszczący, świetlisty, piękny, radosny. Pozbierał? Pozbierał. To Chodź. teraz otworzy sobie portal z najpiękniejszym miejscem, najcudowniejszym, takim, którego chciałby bardzo, bardzo doświadczać. To jest bardzo ciepłe i spokojne miejsce. On mówi: to jest moje miejsce, to jestem ja, mówi. Świetnie. Czy Halinka gotowa jest, żeby puścić syna? Tak. Dobrze. Niech leci. Poszedł. Jak się czuje teraz Halinka? Lżej. Więcej zrozumienia pokazało się w niej. Trochę jej odeszło. Mnóstwo jej odeszło. Nie ma tego drżenia, nie ma tego lęku. Bo to nie było jej. Nie było jej. Po prostu cały czas przetwarzała, przeżywała to, co przeżywał jej syn, który już nie miał fizycznego ciała, Tak. bo cały czas przy niej był. Nie mógł odejść. A co teraz z tym czasem? Powiedziała, że już ma mało czasu, rok lub dwa. Co teraz by powiedziała na ten temat? Mówi, że czas nie stanowi teraz już takiej różnicy. Pewnie. Teraz będzie miała ile czasu? Tyle, ile będzie chciała. No dobrze. Nie wie jeszcze, ile nie planuje, ile, ale tyle, ile będzie chciała. Jak uzna, że jest gotowa, no to czas się skończy. Mówi o fizycznym życiu, tak? O fizycznym Czyli ten życiu. rok, dwa to już jest zupełnie nieaktualna sprawa. Może być i 20, i 30. Nie ma to w tym momencie znaczenia. Tak. No dobrze. Czy chciałaby jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań swojego fizycznego ciała? Być może są przyczyny ezoteryczne. Tak. To właśnie dlaczego takie trudne życie? Dlaczego tak wiele trudności w swoim życiu przeżywała? To są traumy z życia na życie przenoszone. To jest jakby też program w niej, ta ciężkość. Ten program, który mówi właśnie o tym, że ma przeżywać ciężkie życie. Tak, i było mnóstwo straty w jej życiach. Mnóstwo chorób i śmierci. Zapytaj Halinki, czy ten, dlaczego taki program przyjęła do siebie i go realizuje, o tych trudnościach? Ona mówi, że on jej został wszczepiony. Ona nie przyjęła go świadomie, bo nie zgodziłaby się na to. Okej, świadomie by się na to nie zgodziła. Czyli jest to coś, co jest jej potrzebne, czego chce doświadczać, czy może już się z tego oczyścić, pozbyć się tego. Ona nie chce nigdy więcej doświadczyć czegoś takiego. Dobrze, no to wyciąga ten program. Gdzie był? Wiesz, co jest w okolicach gardła, ale on jest jakby podzielony. Okolice gardła jest jakby potylica. Tam też był usadowiony. W tych dwóch miejscach. Jakby dwie części tego programu. Czy ta rurka, o której mówiłaś, taka rozkładająca się na dwie półkule, idąca też w dół do gardła, ma coś wspólnego z tym, czyli taki implant? Wiesz co? No tak, wydaje mi się, że tak. To No to jest jedno i to samo urządzenie. może to wyciągnąć z siebie. Wyciągnęła.
Dlaczego jako dziewczynka 10-letnia zachorowała na reumatyzm? To była choroba reumatyczna nóg, nie mogła wtedy chodzić. Tu jest coś w układzie krwionośnym. Co jest? To zadziałało na nogi. Ale to też widzę, że nie wiem, czy pojawiały jej się bóle rąk i kręgosłupa, ale to ma wszystko razem wspólnego. To wygląda jak takie małe banieczki. To jest coś obcego, to nie należy do niej. To też wyciąga. Może to składować na kubkę. Zaraz sobie wszystko obejrzymy bardzo dokładnie, sprawdzimy, czyje to, po co, dlaczego, jaki był tego sens, cel i przeznaczenie. Na razie zbieramy. Wiesz co, to jakby się odkładało w mięśniach. Jakby z krwi przychodziło w mięśnie. Też. Myślę, że teraz będzie łatwiej to wszystko sprzątać i zbierać, bo wielu traum już nie ma i nie ma tego dzielenia się i współodczuwania razem z Arturem. Zbiera to z nóg. Dobrze. Dwukrotnie została ugryziona przez kleszcza i oczywiście diagnoza to była bolerioza. Potem miała i zawroty głowy, i bóle nóg, i drętwienie rąk, i kołatanie serca, i szumy w głowie. Oczywiście część tych dolegliwości jest do dziś. Ale ta bolerioza i to ugryzienie kleszcza, czy ma swoją przyczynę ezoteryczną, energetyczną? To były gady. Okej. To miało w niej znowu uruchomić ten program. Ten na choroby Program. i ciężkie życie. Tak. To jest ten sam program. A w czerwcu zeszłego roku zatrucie lekami, którego efektem było bardzo wysokie ciśnienie. Miała Halinka poczucie, że aż furczy jej krew, a noga w okolicach kostki zrobiła się bardzo gorąca, taka jak stan zapalny, aż musiała sobie schładzać to miejsce. To jest właśnie to coś w tej krwi, ale to też jest ten program. To wszystko się cały czas w niej uaktywnia. Cokolwiek, ale to jest gadzia robota. To jest wszystko gadzia robota. Dobrze. Oni jej bardzo pilnują, oni chcą bardzo, aby ona wiecznie chorowała, bo to obniża jej energię oczywiście. I tym też trzymają ją w szachu, można powiedzieć. Kiedy była dziewczynką, śniły jej się dinozaury, które kazały jej pić mleko. Ona bardzo nie lubiła mleka, nie chciała tego pić, no ale i bardzo płakała. I potem prawdopodobnie te sny wielokrotnie się powtarzały i kiedyś babcia przelewała nad nią wosk. To taki chyba rodzaj odczyniania. Co się wtedy działo? Co to za dinozaury? Co to za sen? To były te dinozaury, które przy niej cały czas stoją. Czyli to te One gady. jak one do niej przychodziły po prostu we śnie. Co kazały jej pić? Wiesz co, to jest mieszanka energii. To jest przez ten nos, to jest wszystko razem z gardłem połączone. To była ta rurka. Oni ją zanieczyszczali w ten sposób. Jej się to we śnie pokazywało jak mleko, ale to jest obca energia, która po prostu była w nią wpompowywana. Właśnie przez nos, gardło. Dlatego ja mówiłam, że to jest razem połączone coś. A A te dinozaury to były te gady. te banieczki, o których mówisz, które są zanieczyszczają jej krew, to właśnie jest ta energia? Tak, to jest, wiesz co, ja na początku myślałam, że to jest jakiś rodzaj jakby kulek tłuszczowych. One jakby były oplecione jakimś czymś, coś wchłania się, wiesz co, w mięśnie. Że one tak strasznie bolą. Czyja to jest Z energia? krwi. Co to jest za substancja? Dlaczego to tak działa dziwnie? Dlaczego to tak myli, że niby to jest obca energia, a pojawia się jak kulki tłuszczowe, czyli takie Wiesz liposomowe co, to jest. kapsułki? No właśnie takie kapsułki. To jest technologia. Ta, na zewnątrz te kapsułki, możemy to tak nazwać, to jest technologia, ale one się w środku jest jakaś energia. One w połączeniu na przykład z mięśniami, z jakimiś kwasami czy z czymś, wchłaniając się w ciało fizyczne, uwalnia się ta energia.
Ja to tak widzę, bo one z krwi przechodzą do mięśni. To jakby, wiesz co, one się rozpuszczały, te kapsułki się rozpuszczały, to się rozlewało po całych mięśniach, po całym ciele. I wtedy są te bóle i dolegliwości, takie podobne do Dokładnie. boleriozy na przykład. Tak, ale to też w głowie jest. To też było w głowie, bo to przez cały układ krwionośny było roznoszone. I do serca również. Okej. To jeszcze jedno pytanie. Wcześniej w swoim życiu mówiła, że widziała śmierć. To znaczy, wiedziała, że ktoś umrze. Nie wiem, czy wiedziała, że to ta konkretna osoba, czy nie. Pytałam Halinkę, o co chodzi, jak to jest zobaczyć śmierć, jak wygląda śmierć. Ciężko jej było to wytłumaczyć, to po prostu było takie przeczucie, był zapach, po prostu wiedziała. A potem powiedziała, że już nie chce tego widzieć. To się skończyło. Ona wyraziła swoją wolę, ona się bała tego. Ten zapach to był ten gadzi zapach. Poprzez tą rurkę. Może nawet czuła smak tej śmierci. Można to też powiedzieć, że ona wie, jak smakuje ta śmierć. Śmierć, czyli co? Czyli co tak naprawdę widziała? Czuła gady po prostu i czuła ten strach. Aha. To co mają wspólnego? Śmierć, gady i strach. To jest coś bardzo nieprzyjemnego, co kojarzy jej się ze śmiercią, ale to jest związane z jej przeżyciami z żyć poprzednich, bo ta śmierć była zawsze niefajna i można powiedzieć, że te gady sprawiały, że ona w poprzednich życiach albo kogoś traciła, albo umierała i to po prostu jej się kojarzy ze śmiercią, Czyli bo to jest ta pamięć tej śmierci z poprzednich wcieleń też. Czyli śmierć jest równoznaczna z czymś strasznym, z czymś bardzo nieprzyjemnym, z czymś bardzo trudnym. Z bardzo niskimi wibracjami. Śmierć to tylko zmiana stanu. Bo już dzisiaj zobaczyła, że mimo że fizycznie nie ma Artura razem z nią, to on jak najbardziej jest żywy. A im więcej wykonał pracy, tym bardziej żywy się pokazał. Dokładnie Bardziej tak. radosny i bardziej sprawczy. To może ta śmierć to nie jest takie najgorsze zło. Jakby zmienić punkt widzenia. Tak, jakby zmienić punkt widzenia. Ona mówi, że ona tylko taką śmierć znała, dlatego ona też czując ten zapach, to przeczucie można nazwać, kojarzyła sobie to bardzo źle, bardzo boleśnie. Bardzo się tego bała. To te skojarzenia oczyszcza. Ściąga. Ściąga z głowy, ściąga właśnie z oczu, bo bardzo często widziała i słyszała, jak ktoś umiera. Tam jest mnóstwo tego na oczach, bardzo jakby przyćmienie miała. Jakby miała taki zamazany obraz. Z gardła również. To teraz z tego punktu widzenia, bo jest w subtelnościach, więc ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących subtelności. Niech popatrzy na powiedzmy ten wymiar ziemski, okołoziemski. Czy zauważy osoby, które miały dobre wrażenia w związku z odchodzeniem z fizycznego ciała i jak to wyglądało? Tak dla porównania. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Mówi, że widzi osoby, które łagodnie umierały w spokoju. Co by chciały powiedzieć te osoby? Co mówią, kiedy łagodnie odchodzą? Że śmierć jest uwolnieniem, że śmierć nie boli, że śmierć jest łagodna. Są nieszczęśliwe, pełne strachu? Nie, one są radosne. Okej, czyli to jest po prostu inny punkt widzenia. Czy czują, że zapadają się w nicość, że znikają, że tracą cokolwiek? Jak widzi to Niektórzy Halinka? mówią, że czują jeszcze lekki żal, zostawiając na przykład bliskich, ale czują się wolni.
w tym w wolni, lekko się czują, czują się Lekko. radośnie. No dobrze. Okej. No to teraz jakie ma wnioski Halinka? Już zamyka tę scenę. To jest kwestia podejścia, ona mówi, do śmierci. Tak jak ona ją pamiętała, tak ją przeżywała. Tylko, że ona już nie chce tak w ten sposób tego pamiętać, przeżywać. Jej wolność polega również na tym, że może przeżywać to tak, jak chce. Tak, jak uważa. Tak, jak teraz rozumie. Jeżeli będzie chciała żyć pięknie, to będzie żyła pięknie. Jeśli będzie, zadecyduje, że chce być wolna, to będzie wolna w każdej decyzji i w każdej kwestii. Tak. Ale niesie też to za sobą pewną odpowiedzialność. Pamiętania, kto decyduje. We własnych rękach, własne życie, własne istnienie we własnych rękach. Tak. To jest na to gotowa? Tak. I tego chce? Tak. To niech zawoła teraz te istoty lub tę istotę, do której należą ta technologia, która była w niej. To któreś z tych Schodzi w gadów? sumie pięć bytów. Nie, schodzi w pięć bytów. Kto tam jest najważniejszy? Humanoid. Podoba jej się taki decydent jej, o jej życiu, jej doświadczeniach? Nie. Powiedziała przed chwilą, że sama chce decydować. Prawda? Nie zmienia zdania. I nie zmienia zdania. To niech powie, żeby on zabrał swoją technologię i swoje zabawki. Bo ona już ich nie chce. Bo one sprawiały jej ból i powodowały problemy ciała fizycznego. Niko zapyta, czy to połączenie z jej synem i to współodczuwanie wzajemne razem z nim tego cierpienia i wszystkich traum, czy coś on o tym wie? On o tym wie. Tak, to jego sprawka. Jak to zrobił? On je włączył razem do projektu. Oni się cały czas ze sobą odradzali w pewnym kręgu. A to były połączenia karmiczne. Co to znaczy w pewnym kręgu? Jest też kilka innych osób, które w tym gronie wiecznie się odradzają w różnych relacjach. Czy Heńka zawsze była mamą Artura? Czy Nie, nie różnie? Nie zawsze. zawsze. Było różnie, ale zawsze towarzyszyło jakieś cierpienie, jakaś tragedia. Ile jest jeszcze takich osób, z którymi jest połączona? Pięć bodajże. To członkowie rodziny? Członkowie rodziny bądź najbliżsi przyjaciele. Już wie, jak to jest być z kimś połączonym i wie, jak to jest nie być z kimś połączonym. To na co się decyduje? Halinka. Jest jej lżej, jeśli będzie poodłączana, mówi. Nie chce być połączona już z nikim, ani z niczym. Dobrze. To oczyszcza w sobie to, co łączy ją z każdą z tych osób. Może ich zawołać, nie musi tego robić nawet. Ona jej widzi z daleka, to wystarczy. I znowu do tego portalu. Jak przy okazji znajdują się jeszcze jakieś inne urządzenia, jakaś inna technologia, jakieś implanty, wszystko to też wyciąga. Oddaje właścicielowi. Bo jego też już nie chce w swoim domu, w swojej przestrzeni, w swoim życiu, w swoim jestestwie. Ona oczyszcza, on zabiera swoje zabawki. To jak To się takie, dzieje jednocześnie. to jak generalne porządki w domu. Co się dzieje z Halinką, kiedy to robi? Wiesz co, ona jakby... Jakby się uzupełnia.
nie wiem, jak ci to powiedzieć, on, w tym momencie on zabiera z jej krwioobiegu te wszystkie kuleczki, te wszystkie kapsułki, Dobrze. bo to są jego. I ona w tym miejscu, jakby wiesz co, już się wypełniała sama. Czy razem z tą, w trakcie tej pracy zmniejsza się ta odległość niej od niej samej, bo powiedziała, że nie ma kontaktu z ciałem fizycznym. Wiesz co, ja ją widzę bliżej, dużo bliżej. Co to Ona zmienia? jakby rosła, wiesz, ona była tak, jak ją widziałam, to ona była mniejsza. To ciało, ta esencja była mała, to ciało energetyczne było małe w porównaniu do ciała fizycznego. Może o to chodziło też, bo widzę, że ona się rozszerza, ona jakby pęcznieje, to może nie jest dobre porównanie, ale ona jakby nabiera nowego kształtu, nowego rozmiaru siebie. Dobrze. To oznacza lepsze zdrowie fizycznie? Tak, bo ona będzie już bardziej doenergetyzowana, bardziej pełna. Ta odległość pomiędzy esencją, ciałem energetycznym a ciałem fizycznym się zmniejsza, więc to już będzie styczność, tak bym to Czyli nazwała. będzie czuła własną duszę. Też, aczkolwiek ona czuła ją, nie to, że ona jej nie czuła, bo ona miała doskonałą intuicję, ale jednak to było takie bardzo ograniczone. Powiedziała mi, Bardziej ograniczone, o. okej, powiedziała mi, że słyszała głos swojej duszy, który mówił, że niekomfortowo się czuje w tym ciele. Kto mówił wtedy? To naprawdę dusza Halinki to mówiła. To było bardziej z głowy. Dusza krzyczała do niej może, że nie ma, że chciałaby coś zrobić dla ciała, ale dusza nigdy by nie powiedziała, że nie czuje się komfortowo w ciele. To nie była ona. A czy teraz się bardziej komfortowo czuje ta dusza? Tak. Tak w ogóle. Tak, czuję, że ma ciało. I że decyduje o tym ciele? Tak. Ona decyduje o sobie. Dobrze, to zaczyna regenerować swoje ciało i robi podobną pracę, jak zrobił wcześniej Artur. Że przypomina sobie to, co chciałaby, czego chciałaby doświadczyć i przeżywać teraz. Czy radość, czy spokój, czy jakieś inne odczucia i emocje. Jakich by chciała doświadczać teraz? Spokój. Spokój, super. To zaczyna od spokoju. I tym Taki spokojem. spokój duszy, takie zrównoważenie, taki pełen oddech, ulga, o, I może ulga. tak, ulga. Bardzo dobrze. I jeszcze tą ulgą doczyszcza resztę, wyrzuca co nie jej. I ponieważ już teraz podjęła decyzję o tym, że to sama będzie o sobie decydować i o swoim życiu, to myślę, że jest czas na to, żeby i ona wyprosiła intruzów od siebie. Tak, jest gotowa. Chciałaby, żebym policzyła? Tak, prosi. Policzę od 1 do 3 i na 3. Tym spokojem duszy, tą ulgą zadziała. Ona będzie wiedziała doskonale jak. Anuluje po prostu to wszystko. Wyrzuca wszystko to, co nie jest nią i jej. 1, 2 i 3. Anuluje. Wiesz, ona wzięła oddech taki i wraz z wydechem to po prostu wszystko się, wiesz co, jakby rozpuściło dookoła niej i w niej. Taki, to był naprawdę oddech takiej ulgi, takiego naprawdę takiego nieziemskiego spokoju. Właśnie to chcę doświadczać. Tego chcę Tego chcę doświadczyć. doświadczać. No dobrze. Wraz z ulgą i spokojem przyjdzie też radość. No to jak będzie wyglądało teraz życie Halinki? Spokojniej, to znaczy spokojniej, w duchu spokojniej, lżej. Odnajdzie też radość.
taką inną radość. Będzie się cieszyć wieloma rzeczami, doświadczeniami. Już będzie mogła sobie na to pozwolić. Bo ona jakby nie pozwalała sobie do końca na to. Takie odczuwania szczęścia. Bo ten ból jej to przesłaniał. To jakby ten żal wtedy jej to przesłaniał. Teraz już tego nie ma, więc to odczuwanie szczęścia będzie troszeczkę inaczej. Inne. Będzie mogła teraz ze swoimi dziećmi, nie wiem, czy są wnuczęta, może wnuczętami, rodziną, tak, już jest miejsce na to w tym sercu. Zawsze było, ale było takie przyćmione. Teraz już jest mnóstwo tego miejsca. Na mniejsze i większe przyjemności dla siebie? Oczywiście, że tak. Ona też jest ważna. Mówi, ja też jestem ważna. No pewnie, że jest ważna. Ważna dla siebie i prawdopodobnie też ważna dla swoich bliskich. Też. Czy na koniec chciałaby zaprosić swoją mamę? Tak. Niech rozpoznaj, naucz, pokaż Elu, jak rozpoznawać. Tak, to jest mama. Zawsze, jeśli kogoś zaprasza się, albo ktoś przychodzi, to trzeba go rozpoznać, żeby wiedzieć, czy chcemy, żeby ta osoba była, ile, czy ta istota była, jak długo, na jakich warunkach, a jak nie, no to sio. Mama przyszła. Przyszła mama. Dobrze. Co chciałaby mamie powiedzieć, pokazać? Mama najpierw kazała jej się obkręcić. Dlaczego? Pokaż, że się. Powiedziała, pokaż, że się. Podoba się mamie taka Podoba Halinka? Podoba się mamie taka Halinka, tak. A Halinka ma pytanie do mamy. Co ją tak zakręca czasami? Halinka nazywa ją chimerą, to zakręcanie. W głowie coś. Mówi, coś nie styka jej w głowie. Tylko tyle powiedziała. Czy Halinka chciałaby mamę swoją zainspirować do czegoś? Coś tak. Pokazać, powiedzieć? No to może to zrobić. Ona jej pokaże. Mama jak reaguje na takie informacje? Stoi tak. Cały czas stoi tak. Zachwycona córką? Zachwycona, tak. Informacje, ona wiesz, patrzy na nią z taką, naprawdę z takim bardzo zainteresowaniem, bardzo bacznie ją słucha. Przyjmuje to, ale jest pełna podziwu i cały czas stoi tak, więc... A najfajniejsze jest to, że mama Halinki również może zrobić coś takiego dla siebie. Artur też dzisiaj zrobił coś takiego dla siebie. Tą informację też mamie przekazała i mama też się bardzo ucieszyła. Jaka chimera, nic tam nie ma zakręcać. To każdy decyduje, czy coś zakręca nami, czy nie zakręca. Jak chcemy być świecący, świetliści, szczęśliwi, spokojni, to tacy możemy być. Wzięła wszystko, co Halinka jej przekazała. Czy może sobie teraz już pójść? Już może. Dobrze. Czy na koniec Halinka chciałaby sama sobie coś powiedzieć, sobie fizycznej? Mówi, że nie, już dosyć mówienia przez kogoś powiedziała. Aha, teraz będzie mówiła do siebie? Będzie mówiła do siebie, już teraz będę miała pewność, że mówię ja sama. O. No dobrze, no to my czekamy na wieści po sesji. Jak to jest? Jak to będzie? Na dobre wieści czekamy. Nie bierzemy pod uwagę, że będzie inaczej. Nie będzie inaczej. No to wspaniale. Zapytaj, czy jeszcze chciałaby coś zrobić Halinka w naszej obecności, czy już możemy zamknąć sesję? W naszej obecności wykonała już wszystko, co mogła, co chciała. Teraz zajmie się sobą, bo zaczęła pracę, mówi. Zaczęła pracę, w sensie regenerowania ciała fizycznego, dokładnie, całej energetyki, ciała mentalnego, emocji i wszystkiego. Wspaniale. No to zamykamy sesję. Elu, rozłącz się z Halinką, ze wszystkimi, ze wszystkim. Totalnie. Na jeden. Ty idziesz do siebie, koncentrujesz się na sobie.
wyrównujesz sobie wszystkie swoje wibracje, harmonizujesz się i wzmacniasz to poczucie siebie. Pozwalasz, żeby ta energia tej sesji cię całkowicie się rozpuściła, opuściła cię. Pozostajesz tylko ty w swojej esencji, w swoim pięknie i zaczynasz doświadczać tego, czego chcesz teraz, w tej chwili doświadczyć. I na dwa, regenerujesz i wzmacniasz swoje fizyczne ciało. W każdej komórce swojego ciała czujesz wspaniałe wibracje mocy, zdrowia, radości, szczęścia, ale też spokoju i pełni. Czujesz się coraz lżejsza, leciutka, coraz bardziej obudzona i gotowa do powrotu. I na trzy. Wracasz i możesz otworzyć oczy. Ach, jestem. Jak się czujesz, Elu? To prawie nic nie waży. Prawie nic nie ważysz, to znaczy, lekka się zrobiło. Czyli bardzo dobrze. No to cieszę się bardzo. Halinko, zapraszamy ponownie. Włącz proszę mikrofon. Tak. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Taka większa się zrobiłam. Mm-hmm. Czuję lżej, jakbym się rozdmuchała. No to wspaniale. A czułaś w trakcie sesji coś? Tak, emocje, no i radość po prostu, tak. Mm-hmm. Czułam takie dreszcze po mnie chodziły. Także bardzo się cieszę, że... Jaka buźka radość, piękna, radość. Uśmiechnięta teraz. Jak tak. Miło na ciebie patrzeć. Właśnie, tak całe serce się rozradowało, wszystko. A jak tak ogólnie wrażenia twoje? Dobrze. Tak na spokojnie, ale to wszystko zgadza się. Zgadza się, tak. Spotkanie z synem. Ważna rzecz, tak, co? Bardzo, bardzo ważna rzecz. Bardzo duża radość we mnie była. Taka ciepła, taka... No, po prostu tak rosłam. Bardzo fajnie. Cieszymy się. I my dziękujemy tak. bardzo i gratulujemy tobie i Arturowi gratulujemy, bo oboje właściwie dzisiaj jednocześnie wykonaliście wspaniałą pracę. A ty usłyszałaś syna. Tak. Powiedz, Halinko, czy chciałabyś sesję opublikować, czy chciałabyś, żeby została prywatna? Możesz też... Opublikować, bo ja też słucham. Ach, no dobrze. Czy zasłaniamy buzię? Zasłaniamy. Dobrze. Bardzo dziękuję. Buzię zasłonimy. Zostań jeszcze na linii. Jeszcze chwilę porozmawiamy. A wam już dziękuję. Ja również. I tutaj żegnamy się.